Zaczynamy tak jak w tytule. Witamy w uśmiechniętej Polsce. Łóżka. Tak. Uśmiechniętej czy mokrej teraz? Jak to jest? Uśmiechniętej. Wszyscy się uśmiechają teraz na pontonach? Dobrze. Pływają? Zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Dobrze, tak jak mówię, Malwinka powie, co myśli, a ja powiem, jak jest. Żeby nie było, no nie? To wychodzimy z naszego podwóreczka, tak? Tak. Tak, gdzie był, jest 1,5 metra w środku, zgadza się? Tak. No. To teraz pokażemy wam, zaraz. Czekajcie, zobaczycie, jak koło jest wesoło. To i tak 0,5 metra już zeszło. Co najmniej. Co najmniej, no nie? Bo nie dojechałaś dzisiaj tutaj, zgadza się? Nie jest przyjazna droga w żaden sposób. Nie jest przyjazna czy nie jest przyjazna? Przyjazna zupełnie nie jest. Dobrze, to są właśnie między innymi efekty wyborów Poliniaków. Wyboru Poliniaków. Głosowali, tak mają. Dobrze. O, leci. To powiem wam, że Malwina dobrze pływa żabką, no nie? No pewnie. Ale nie do żabki, tak? Dobrze. No. No idź, pokażę, ile jest wody. Proszę bardzo. Nawet kalosze nie pomogły. Nie pomogły. Lodowata. Lodowata jest? Idź tutaj, idź tu bliżej. Tutaj bliżej tego. To jeszcze wam tak pokażę. I powiedz mi... O kurczę! Powiedz mi tak... Powiem ci, jak mi zadać pytanie. Powiedz nam. Na razie mi jest zimno. Ile miliardów od tej. 300. 300 miliardów. Pompowaliśmy w krainę U. 300 miliardów. Tak. 300 miliardów. Wiecie, co można by za to zrobić? Co można by za 300 miliardów zrobić, prawda? Tak. I to jeszcze nie jest koniec, tak? Oczywiście. Jeszcze teraz. O, tutaj Malwinko, pokażemy, co oni tutaj robią, bo. Ci, którzy wybudowali spalarnię śmieci, gdzie wszyscy burmistrze byli za spalarnią śmieci, tak? Tak. Wszyscy, bo byliśmy, a więc zgorzeleccy, lubańscy, gryfowscy, tak? Tak. A no to zbieramy im, no nie? Ale żeby zabezpieczyć tamę... A zaraz mi podejdzie... No pokaż, pokaż. O człowieku. I to nie są jaja, to nie są żarty. To i tak jak mówię, 0,5 metra spadło. Tylko przepłyniemy, chodź tędy. Gdzie ty idziesz na taras? Idzie na taras, tak? Złote tarasy. Wylać wodę. No i tak przecież, no po co ty wylewasz wodę? Ciężko. A, ciężko jej jest. Mają tragedie, zalane domy, zalane ulice, nie można się dostać do własnego domu. Ja na przykład nie mogę się dostać do swojego domu, bo jest wszystko zalane. Dlatego tutaj jestem goszczona. Aha, bo ja miałem dzisiaj sen o złotej rybce, no nie? Przyśniła mi się złota rybka. Tak, złota rybka przypłynęła. I złota rybka przypłynęła. Ej, to zadam ci takie pytanie, bo moje były 3 życzenia. Jak ją tutaj złowiliśmy. A złota rybka mówi, powiedz mi, co chcesz, no nie? No. To jej powiedziałem, chciałbym być długo młody, żeby mi nie zabrakło chociaż na chleb, no nie? I trzecie życzenie, chciałbym zrozumieć kobiety, no nie? 2 życzenia mi spełniła, tak? Tak. A na trzecie odpowiedziała, no z tym zrozumieniem kobiet to... To jest no, mission impossible. To jest mission impossible, no to... Mówi, co chcesz. Ja mówię, no żeby jakaś rybka przypłynęła do mnie, no nie? Tak. Taka, żeby, nie wiem, czy będzie dobrze, ale żeby było wesoło. No i proszę bardzo. I rybka przypłynęła. I rybka przypłynęła. Także idziemy, jeszcze tam wam pokażemy, bo to jest pikuś. To jest mały pikuś. Tak jak wam już mówiłem, tu są piwnice. Piwnice. Piwnice mają minimum 2,5 metra wysokości. No i plus strop. No i tam schody, no to jest prawie 3 metry. Tu jest wszystko 3 metry, wszystkie piwnice są na 3 metry
zalane. No tutaj mogę pokazać u mojego drogiego sąsiada, tutaj tak zeszło. U mojej drogiej sąsiadki, popatrzcie. Widzicie? No niestety, w garażu mam to samo, tak Malwinko? Tak. O, Malwinka widziała, ile mam w garażu. W garażu i u siebie w tym. 1,5 metra. No ale co, będę płakał? Uzylał, żeby jeszcze... Nie no, jak można płakać w uśmiechniętej Polsce? Jak można płakać? To się nie godzi. Tak, i ludzie mi piszą, że... Uśmiechamy się. Ludzie mi piszą, co oni mi tam piszą? No to niektórzy oczywiście, wy nie wszyscy, no nie? Ale tacy niektórzy poliniacy mi piszą, że ja nie mam współczucia. A co, jakie ja mam mieć współczucie do poliniaków? Jeszcze do tych takich, którzy mają w głowach... Tak, mówicie, że to ingerencja człowieka. No oczywiście, że ingerencja człowieka. Czy ja nie wiem, czy to są ludzie, bo dla mnie to nie są ludzie, którzy doprowadzają do takich rzeczy. I którzy przede wszystkim, ci, którzy powinni dbać o bezpieczeństwo narodu, rzeczywiście tego zupełnie nie robią. Oni dbają o bezpieczeństwo innego narodu, tak. Ale nie polskiego. Żółto-niebieskiego. Tak jak powiem... No już nie tylko żółto-niebieskiego, tam już jest bardziej kolorowo. A, bardziej kolorowo, to ten, co? Poczekaj, czy... Czekaj, bo mnie znosi. Znosi ciebie, na którą stronę? Na twoją. Na moją stronę, leci na mnie. Leci na mnie bez wędki. Lecisz na mnie, czy nie? Tylko w tej... Przypłynęłam, a nie doleciałam. Dobra, idziemy tam dalej, bo tutaj pompują. Czekaj, bo muszę znowu się odpompować. Odpompuj się. Także widzisz, drogi, a nie tani Armani, ucz się pływać. No nie? My jesteśmy ci wdzięczni, Armani, że chciałeś mnie uratować, no nie? Tak. No ale co? Zabrali nam ten ponton. I... Ja bym się chciała tylko spytać, ilu ludzi głosowało na koalicję w Jeleniej Górze? Jak się teraz czują z tą opieką służb jeleniogórskich? Jelenia płonie. Płonie, to nie. Jurcia Próżniaka, tak? Tak. No, cieplice się... zalane. Jelenia stoi. Nikt już nie można dostać. I co na to? Lansuje się prezydent? Oczywiście, tak, oczywiście, że się lansuje. Gdzie on teraz jest? Jemu jest ciepło, on ma ciepło. Tak, a Armani, jedno pytanie do ciebie. No jak my się tą rozprawę dostaniemy, co? Szpital podobno też odcięty w Jeleniu. Nie podobno, tylko na 100%. Nie byłam, bo nie dojechałam, bo się nie da. No to zaraz pokażemy, o, jak... Pokaż rzekę pokaż. Co? Rzeczkę? Tu, poczekaj, no. Przez ten mostek to się przelewało. To i tak ładnie spadło, no nie? Przez ten most się przelewało. No to chodź pokażemy tutaj. Nie, no tutaj już spadł. Nasi dzielni strażacy. Nasi dzielni strażacy. Pomogę wam, żeby nie wjechali na was. Dobrze? No, są nasi dzielni strażacy, zaraz ich pokażę. Tak, tylko że nie ma naszego dzielnego burmistrza ani nikogo tu lepiej, co nie? Kogo nie ma? To jest najgorsze. Kogo nie ma? Naszego dzielnego burmistrza, tak? To powinni tu nadzorować. No. Pomagać, dać jakąś... A nie, że nie ma do kogo się dodzwonić na temat, żeby przyjechać pompę. Ja osobiście stoję na drodze i zatrzymuję, żeby jakaś jednostka wrzuciła pompę. Taka jest pomoc. Także proszę, mili widzowie, kochani grybowiacy, brawo dla tych dzielnych chłopaków, którzy dbają. Tak, brawo dla nich. Musimy ich wspomagać i oczywiście piszcie petycje, bo
tutaj trzeba im pomóc. Petycje, skargi pisać przede wszystkim. Tak, petycje. Zażalenia. Nie ma, no bo, ale my mamy tutaj gryfowskie koko, bakos, lokos, koko, spoko, no nie? Dożynki i tamto. Pisać petycje, wspomagać gryfowskich strażaków, bo są bardzo dzielni. Pracują już kilka dni i dlatego wielki szacunek dla straży w Gryfowie. I zresztą dla każdej jednej straży, tak? No. Ludzie, nawet czy tu, czy gdziekolwiek indziej, pomagają sobie. Tam zresztą widzicie te wszystkie prośby o piasek. Jedni drugim pomagają. Chodź tu powiedz. Jedni ludzie ludziom pomagają, no tak wiadomo, jak i było w 97 i potem jeszcze w 2017, ale zwłaszcza 97 jeszcze. Chodź odejdziemy dalej, żeby było nas słychać. I wtedy jeden drugiemu pomagał. Jest to samo, nie ma co liczyć na żadne władzunie, nie rządy. Zapomnijcie o tym. Musimy wziąć sprawę w swoje ręce, wreszcie. Głosujecie na tych uśmiechniętych debili, to tak macie. Poczekaj, jeszcze raz powiedz, bo... Już powiedziałam, nie będę się powtarzać. Nie było słychać. No to trudno, kto miał usłyszeć, to usłyszał. Tak. Na kogo głosowaliście, to otrzymaliście. Dokładnie. Co moglibyśmy zrobić za 300 miliardów... Witek startował tu na burmistrza, to nie chcieli. Nie, bo oni mieli wybór między dżumą a cholerą, wybrali cholerną dżumę. Czyli tęczę, rozumiesz, moja pusia, nie Jarusia. Najważniejsza nasza pizza, mówimy o pizzy z serem, tak? Tak, o tych sprawach moja pusia, nie moja pusia i w ogóle czy to jest pusia, czy nie pusia, czy ja wolę pusię, czy nie pusię, to już jest inna sprawa, o której wiecie teraz ta zjebana Taylor Swift popiera to i tam cała młodzież za nią klaszcze, więc to jest dopiero tragedia światowa. Tak. Także, no co, mamy komuś współczuć? Współczujemy tym, którzy czują. Czym jest polityka, prawda? Współczujemy tym, którzy coś robią i działają, a nie się poddają. Bierni. Siedzą i się użalają. Czyli co, nie będziemy się użalać? Płyniemy na... Nie użalać, trzeba działać. Płyniemy i trzeba jakąś kolację. Zawsze jest tak, a przynajmniej powinno być tak, że sytuacje kryzysowe budzą ludzi. Tylko żeby to pobudzenie poszło w dobrym kierunku. Nie jako wycofanie, tylko jako ruch do przodu. I przebudzenie. Ale jakie przebudzenie? Od 4,5 roku jesteśmy na ulicach. To to jest pikuś w porównaniu z tym, co im kazali na twarz pozakładać, rozumiesz, i wziąć. No teraz już są alerty następne, tak? Że będą, że mamy się... Będą proponowali. Zejdź. Że mamy się teraz, już teraz zawsze znajomy mi wysłał. Szczypawkować. Normalnie alerty są o szczypawkowaniu i co tam jeszcze było? Nie wiem. A, dbaj o siebie, potem pan się bij. Tak. No. O tak, teraz to się zgadza. Bądź bezpieczny, zostaj w domu. Ale to przysłali do naszego przyjaciela wyjątkowo wolnościowego adwokata Zbigniewa. Zbigniew Kępczyński, ciebie pozdrawiamy. Tak. Nie tamtego, który tam wszystko robi za hajt. Nic, Zbigniew nigdy od nas nie wziął hajcu. Był. Każdą jedną sprawę prowadził. Prowadził sprawę Lubinia. Wszystkie sprawy nam prowadził za darmo, prawda? Tak. Także Zbigniew Kępczyński, pozdrawiamy ciebie. I oni do Zbigniewa taki numer wysłali, no nie? Tak. Numer to jest nasz przekaz, do nierządu. Tak. Dobra, no to powiedz coś ładnego coś czy miłego. Optymistycznego? Tak. Jutro ma przestać padać. Jutro ma przestać padać? Gdzie to mówili? Gdzie to mówili? W telefonie. Aha, w telefonie ci mówili. Tak. Aha, czyli oni tak uwierzą, jak uwierzyli to, co w telewizji, w telefonie mówili, tak. Że trzeba... Czesi spuścili wodę na nas, oni się zabezpieczyli, a my płyniemy, Kłodzko płynie, ale zabezpieczają Wrocław. Wszystkie po drodze wioski, małe miasteczka mogą utonąć, ale Wrocław zabezpieczają, bo tam kto jest, kogo tam jest dużo? Ponad 30% naszych kogo gości ze wschodu. I Wrocław musi być chroniony. Co z tego, że Kłodzko i tamte inne miejscowości, Szczytna i tak dalej utoną? Wrocław musi być bezpieczny, bo tam jest jeden... Ponad 300 tysięcy naszych gości. Nie Polski. Tu tak. Nie chodzi... szkoda słów. Ich trzeba zabezpieczyć, bo znowu Żelek powie, że to nasza wina, no nie? Tak. I teraz, Stan Klęcki Tunio. Stan Klęcki, żeby ogłosił. Ciekawe, nie? Podobno ten niż na G, jakoś się tam genuiński, czy genuański, czy jakiś tam
już dawno wiedzieli, że to przyjdzie, tak? Zapowiadali, straszyli i jak się przygotowali? Słyszeliście, co strażak powiedział? Do niczego się nie nadają. Tak, bo teraz mamy genuański, czyli z zachodu. Ale tak. Jak był, ostatnio był wyż Quentin z Rosji, był wyż. No i było ciepło, było sucho, było przyjemnie, nie? Czyli to, co z Rosji, było dobre, nie? Tak trzeba to stwierdzić. Quentin był dobry, gorąco, słońce prażyło nam praktycznie do połowy września, a co z zachodu przyszło? Zgnilizna i powódź. Tyle rokołchoz zachodni nie jest dobry. Tak. Ale dobrze, że postawili ten mur. Pokazywałem ci dzisiaj to nagranie Putina i Łukaszenki, jak byli szczęśliwi, no nie? Że postawili ten mur, bardzo. Że ten... Ale byli szczęśliwi. No oczywiście. Że ten cały badziew nie wpłynął do Rosji i na Białoruś. Później wam zrobię przekaz, jak byli wdzięczni i mówią, pozdrawiamy ze słonecznego miejsca, aż miło patrzeć, aż miło obchodzić takie święto, prawda? Zacznijcie słuchać naprawdę, co oni mówią, co mówi Włodek, co mówi Łukaszenka. Zacznijcie tego słuchać i otwierajcie oczy, nie dawajcie się tej propagandzie. Zresztą ci, co nas słuchają, to na pewno w większości to wiedzą, ale przekazujcie tym ludziom, którzy jeszcze nie wiedzą. I albo nie chcą wiedzieć, albo się boją, nie wiem. Marwinko, powiedz, naleciało ci tam do spodenek? Naleciało. Do spodenek ci naleciało. Dobrze, pozdrawiamy was serdecznie. Ja mówię cały czas o mądrych Polakach, którzy nas nie wkur, ale jeszcze coś rozumieją, kumają i chcą coś zmienić. A o tych niemądrych, których tam gdzieś piorun, gdzieś tam, co mają pioruny, błyskawice, to nikt nie jest ten przekaz. I do tych, którzy urujecie się i sami nie wiecie, czego chcecie. Dokładnie otrzymaliście to, co wybraliście i na kogo głosowaliście. 4,5 roku was nie nauczyło. Wprowadzili wam wszystko. Jak to był ten film z Romanem Wilhelmem, polecamy wam. Mhm. Jaki to Wojna Światów. Wojna Światów, 100 lat później. Oglądnijcie go. Tumanią, mamią, dobry film. Oszukują, a większość poliniaków łyka to jak wymazy Grzesia, Obwiesia i Konfederacja. Ten film trzeba obejrzeć ze zrozumieniem, mało kto go zrozumie. Tak myślę na ten moment, chociaż przekaz jest tam ewidentny. Wszystko, co się dzieje tam, jest 30 lat, 40 lat temu pokazane. Bądźcie mądrzy, nie wiem jak będzie. No i liczymy na inżynierów, że nam coś pomoże. A inżynierów, tak? Tak. A to widziałaś, ile pływało od inżynierów. No tutaj. Na pontonach, oni do nas z pontonami dają teraz. W Polsce. Dobra, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Idziemy wyskąć. Armani, wdzięczny ci jestem, także wiesz, no sprawki są jakie są, no nie? Za to, że chciałeś do końca być. Wdzięczny. No, ale Malwina mówi, jadę cię zabieram, bo w Armani nie umie pływać, no nie? Mówi, Armani niech tam będzie. Armani, jesteśmy ci wdzięczni Grzesiowi Niedźwieckiemu i w ogóle tym, z którymi mieliśmy do czynienia. I którzy nas wspierają. Tak. I się o nas troszczą, na przykład Basia. Basiu, mi pozdrawiam, Renatko, pozdrawiam. I wiele innych, którzy dzisiaj dzwonili i się pytali, jak się trzymamy. Trzymajcie się cieplutko, koło jest wesoło. Cieplutko i suchutko. I suchutko. Nie wiemy, czy dobrze, że będzie, ale wesoło będzie. Dobra, dawaj, lecimy. Lecimy. Słodkiego, miłego. Puław.